Kto operował? Profesor. Natychmiast na blok. A pani będzie przy operacji, siostro. Przepraszam. Grzegorz Stańczak, ksywa Pulpet, złodziej. Robi w brykach, kręci się koło grubego. Tu nam wszystko pasuje. Z tej klamki, co młody u niego znalazł, nie strzelano do Jerzego. Ja nie myślę, że jest aż takim idiotą. Musiał być w silnej potrzebie, że się odważył. Może nie miał innego wyjścia. Gruby go zmusił? Może. Przestraszył się. Jeżeli Jurek go mocno przycisnął, za mocno. Wie, że nic na niego nie mamy. Gajewski. Zaraz jadę, tak. Zrób wszystko, żeby posiedział jak najdłużej. Postaw mu wszystkie możliwe zarzuty. Pogadaj z samochodówką, może coś na niego znajdą. I puść famę na mieście, że zaczął sypać. Leżał w basenie. Jeden strzał, w sam środek głowy, prawdopodobnie z bliskiej odległości. Ułożenie ciała wskazuje, że w momencie oddania strzału stał nad basenem, plecami do wody. Żadnych śladów bójki, nie ma też śladów łamania. Kto go znalazł? Sprzątaczka. Miała klucze, dekoderu do alarmu i tak dalej. Nazywa się Masza Sergiejewna. Coś tam, jest Ukrainką, pracuje na czarno. Mieszka tu niedaleko, wynajęli jej mieszkanie, pokój z kuchnią. Jest w autentycznym szoku, chyba że aż tak dobrze udaje, ale nie sądzę. W ogóle ciężko z nią rozmawiać, cały czas płacze. A on? Eugeniusz Zajdler. Ukrainka mówi, że malował obrazy. To musiała być w cenie. No, jest też pani. Pani Edyta. To ona tu rządzi. Masza twierdzi, że wyjechała za granicę. Poza tym nie ma dzieci ani zwierząt. Spojrzałem do domu. Brak wyraźnych śladów plądrowania. Tu jest popielniczka. A kto tu tak napalił? Albo on, albo zabójca. Niech zabezpieczą popielniczkę i zawartość. Aż ciężko pomyśleć, że to tylko 30 minut samochodem od centrum Warszawy. Weź na siebie sąsiadów. Proszę pana, kiedy ja będę mogła posprzątać? Tak strasznie wygląda. Pani się bardzo zdenerwuje, jak będzie nieposprzątane, jak wróci. Jeszcze nie teraz. Musimy zabezpieczyć wszystkie ślady. To bardzo ważne. To może chociaż tę wodę z basenu spuścić. To tak strasznie wygląda. Jak często tu przychodzisz? 2 razy w tygodniu. Czasem częściej. Jeśli pani poprosi, czy mnie deportują od razu? Ile czasu tu spędzasz? To duży dom, 5-6 godzin. A jak na przykład prać, prasować, no to do wieczora. Masza, powiedz mi wszystko, co wiesz. Ale ja nic nie wiem. Nic nie wiem, jestem od sprzątania. Tylko od sprzątania. Pani cały dzień nie ma w domu. Pan cały czas siedzi zamknięty w pokoju. A czy według ciebie coś zginęło z domu? Nie. o tej porze, bo psami poszczuję. Komisarz Artur Banaś, Komenda Stołeczna Policji. Muszę zadać kilka pytań. O tej porze nie odpowiadam na żadne pytania. Bardzo mi przykro, ale w sąsiedztwie popełniono przestępstwo. Brawo! Na miejsce! Niech się pan nie boi, nie ugryzie pan. Mam wrażenie, że on myśli co innego. Brako! Na miejsce! Przepraszam za strój, ale dopiero co wstałam. Komisarz Banaś, Komenda Stołeczna. Barbara Nawrocka, proszę. O. Goście wyszli o 5:00. Bogu dzięki, że miał się kto zająć dziećmi, bo przy takiej macy jak nic by się wykoleiły. Głowa mi zaraz pęknie. Niech pan sobie znajdzie jakieś wolne miejsce. Mam nadzieję, że zaraz tu przyjdzie jakiś mały krasnoludek i to posprząta. Po środkę Mary Siedłowik-Kaczor. Dużo pani miała gości? Przy 33 zaciął mi się kalkulator. To zapewne nic pani nie widziała ani nie słyszała. Widziałam i słyszałam całą bandę opitych gości. Jeżeli pan uważa, że powinnam jeszcze coś widzieć albo słyszeć, to chyba jest pan sadystą. A pani mąż? A mój mąż jakimś cudem pojechał do sądu, ale to prawnik. Prawnicy mają jakieś nieludzkie poczucie obowiązku. Normalni ludzie przecież się tak nie zachowują. Zdaje się, że pan wspominał coś o jakimś przestępstwie. W sąsiednim domu minionej nocy dokonano zabójstwa. Kogo zamordowano? Chyba nazywał się Eugeniusz Zajdler, ale musimy poczekać na oficjalną identyfikację zwłok. Proszę. Jak to się stało? Został zastrzelony. To wszystko, co wiemy. Na pewno pani nic nie słyszała ani nie widziała? Niech mi pan wie, że to był dziki tłum ludzi. Może mi pani coś o nim opowiedzieć? Malował obrazy. Może to zabrzmi pan idiotycznie. Byliśmy sąsiadami. Kilka lat. A ja niewiele o nim mogę powiedzieć. Taki miejscowy zwyczaj, wie pan? Do tego stopnia manifestujemy niechęć wobec wścibstwa, że po jakimś czasie nawet nie wiemy, kto jest naszym sąsiadem. Zresztą i tak głównie spotykam się na przyjęciach, bankietach. Ale on był dosyć zamknięty w sobie. Nasza opiekunka do dzieci częściej z nim rozmawiała, ale chyba też tylko dlatego, że sama chce studiować w akademii. Mogę z nią porozmawiać? Dostała wolne na całą noc i cały dzisiejszy dzień. Pozawiozłam dzieciaki do swojej mamy. A jego żona? Jeszcze rzadziej ją widuję. Wraca, kiedy już śpię, a wyjeżdża, kiedy jeszcze śpię. Wiem tylko, że pracuje w Kleinfeld & Brown i w związku z tym zdaje się jest bardzo bogata. Mam wrażenie, że tutaj w okolicy wszyscy są bogaci. Ale niektórzy są jeszcze bogaci. Rzeczywiście w ogóle nie ruszał się z tego domu? Ruszał się. Jeździł do restaurana. No a czasem wyjeżdżał gdzieś i nie było go dzień, a i 2 dni. Dokąd jeździł? Tego to ja nie wiem. Tak ja raz zapytałam, on powiedział, że jeździ leczyć swoją duszę. Tak. Duszę? Mhm. Tak powiedział. I nie było go 2 dni. Mhm. A i 3. Spałaś z nim? Zmuszał cię? Sama chciałam. Proszę pana, tego się nie mówi, ale oni się nie kochają. Oni śpią osobno, ona w swojej komnacie, on w swojej. On był tak strasznie samotny. Panie, nie było i dzień, i noc. On siedział tu w swoim pokoju, jak w tej klatce i palił te swoje świństwo. On był bardzo samotny. No to ja chciałam. A on chciał tylko mnie rysować. Chciałaś zająć miejsce jego żony? Nie. Nie, proszę pana, niech pan tak nie myśli. Nie, to nieprawda. Niech pan tak nie myśli. Prawdą jest to, co wiem, Maszeńka. Powiedz mi wszystko. Tak ja już się skazałam. Psiu, ja nic nie wiem. Daj mi swój paszport. O Boże. O Boże, proszę mnie nie deportować. Nie płacz, Maszeńka, nie płacz. Ja jestem od znajdowania trupów, nie od deportacji. W gruncie rzeczy mi jest to obojętne, czy ktoś pracuje na czarno, czy na biało. Prawdopodobnie pan Polański zawdzięcza pani życie. Po pierwsze, to nie ja go operowałam. Po drugie, niech pan nie przesadza. Od tego się nie umiera. Trochę się już znam na medycynie, panie doktorze. W porze obchodu jego stan byłby gorszy. I mogłoby dojść do zaskakujących okoliczności. Ja nie przesadzam. Dziękuję, siostro. No i przepraszam. Za co pan przepraszam? Za moje dotychczasowe zachowanie. Ale ja uprzedzałem panią, że taki jestem. Mówię za dużo. Więc niech pani to wyraźnie powie. Niby co mam panu powiedzieć? Proszę się z łaski swojej odstawić ode mnie, doktorze Siennicki. I zrobi pan to? Jeśli pani to powie. A jeśli nie powiem? To nie zostaje mi nic innego, tylko uwieść panią. Myśli pan, doktorze, że tak łatwo mnie uwieść? No nie, i to jest podniecające. Lubię trudności. A jak pan zamierza mnie uwieść? No zacznę banalnie. Zaproszę panią na kolację. To wcale nie jest takie banalne. Dziś podejrzewam. Wiek około 37 lat, 186 cm wzrostu, prawidłowa budowa ciała, pełne uzębienie, organy wewnętrzne, bez widocznych zmian chorobowych. Zdrowy człowiek, no, tyle że nieżywy. W płucach dużej ilości słodkiej wody, ale to raczej pozostaje bez związku z jego śmiercią. Kiedy znalazł się w wodzie, już nie żył. Kula przebiła kość czaszki i utkwiła w mózgu. Duży kaliber. Znamy porę zgonu? W przybliżeniu między 23 a 4 nad ranem. Jutro będę mogła podać dokładniejszą godzinę. W chwili śmierci był pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Silnym? No mógł wypić ze 3/4 litra i to bynajmniej nie piwa czy wina. A środki odurzające? Nie ma śladów po nakłuciach. W nozdrzach czysto, z tym, że długo przebywał w wodzie, ale przegroda nosowa nienaruszona. Mógł palić substancję heroiny zwaną brown sugar. To bardzo silny narkotyk, szybko uzależnia. To znaczy, że mógł nie mieć pełnej świadomości, że ktoś do niego mierzy z broni? Mógł być w ogóle nieprzytomny. Nie mamy motywu, mało wiemy. Rzecz wygląda fachowo. Jeden strzał, który zostawia skromny margines na dowolność interpretacji. Zabójca podszedł prawdopodobnie bardzo blisko. Brak śladów bójki, włamania i plądrowania. Ukrainka, która od 2 lat sprząta jego dom, twierdzi, że według niej nic nie zginęło. Sąsiedzi też nic nie słyszeli, ani nikogo nie widzieli. Mieli gości. Nazywają się Nawroccy, on jest adwokatem, kancelaria Nawrocki, piechota i partnerzy. A pani Zajdler? Pani Edyta Zajdler jest dyrektorem polskiego oddziału Kleinfeld & Brown. To jest jedna z największych firm audytorskich na świecie, z siedzibą w Nowym Jorku. Właśnie tam pani Edyta przebywała 4 dni. Teraz jest na pokładzie samolotu, dzisiaj ląduje w Warszawie. Rozmawiałem z jej osobistym asystentem, wziął na siebie ten przykry obowiązek poinformowania szefowej o śmierci męża. Mało optymistyczne. Nagi mężczyzna kradnie pasztet w Gorzowie. Słucham? To tytuł jego obrazu, spodobał mi się. A to jest katalog ostatniej zbiorowej wystawy, w której brał udział 5 lat temu. Od tego czasu nigdzie nie wystawiał. Interesujące. Eugeniusz Zajdler i Piotr Dominik, Frankfurt 1994. Kuratorem wystawy była Tatiana Zubrzycka. To straszne. Nie utrzymywałam z nim bliskich kontaktów. Właściwie od czasu tamtej wystawy się nie widzieliśmy. Ale muszę przyznać, jestem w szoku. Jak on zginął? Został zastrzelony we własnym domu. To był rabunek? Bo słyszałam, że byli bardzo bogaci, proszę. Może mi pani coś o nim powiedzieć? Tworzyli kiedyś grupę artystyczną. Ich pierwsza wystawa była wielkim wydarzeniem. Oczywiście ten nurt był już znany na Zachodzie, ale tutaj byli absolutnie pierwsi. No, największą indywidualnością był Dominik. Zresztą on pierwszy opuścił grupę. Natomiast Gienek, Eugeniusz, on był typem odludka. Stał trochę z boku. Ja mam wrażenie, że przynależność do grupy trochę mu ciążyła. Ta wystawa, którą zrobiłam, no to było takie podsumowanie, zamknięcie pewnego rozdziału. Oni wtedy już nie byli grupą. Każdy poszedł w swoją stronę, natomiast Dominik do tej pory tworzy, jest bardzo aktywny, chociaż zupełnie zmienił swój język. Za 2 miesiące jadę z jego pracami do Bazylei. A o ile wiem, Zajdler od tej pory niczego godnego uwagi nie namalował. Ktoś mi zresztą mówił, że chyba w ogóle przestał malować. A czy obrazy były w cenie? Wtedy, kiedy byli grupą, muszę powiedzieć, że ich płótna osiągały bardzo przyzwoite ceny, jak na sztukę nowoczesną oczywiście. Według pani, to czy mogło chodzić o obraz? Pan ma na myśli? Tak. Nie sądzę. To bardzo mało prawdopodobne. Nie wiem, chyba że jakiś wariat, maniak. Człowiek, który był wcieleniem łagodności, umiera od strzału w czoło we własnym domu. Kto to mógł zrobić? Szukam motywu. Znajdę motyw, to znajdę zabójcę. Kradzież. Byli cholernie bogaci. Niewiele na to wskazuje. Mógł się w coś wplątać? No, teoretycznie każdy może, ale w jego przypadku było to najmniej prawdopodobne. Wie pan, on naprawdę był wcieleniem łagodności. Zero agresji, zero żółci. Taki cofnięty, stronił od ludzi. To jeszcze o niczym nie świadczy. Pewnie tak. Chyba nie potrafię panu pomóc. Kiedyś byliśmy blisko, ale teraz niewiele mogę o nim powiedzieć. On wybrał swoją drogę, ja swoją. To rzeczywiście jest wybór? Wie pan, artysta czasem musi być trochę głodny. A on nie był? Niech pan sobie sam odpowie, przecież był pan u niego w domu. Zdaje się, zawdzięczał to wszystko własnej żonie. A co to zmienia? W zasadzie to nie powinno przeszkadzać człowiekowi wrażliwemu i inteligentnemu, prawda? Ale przeszkadzało. Moim zdaniem wpieprzyło go z korzeniami. Zabiło motywację i rozleniwiło. Jak się poznali? W Nowym Jorku. Mieliśmy tam wystawę w Dobrej Galerii. Przyszła na wernisaż, została na bankiecie. Jeszcze studiowała, a już pracowała w Kleinfeld and Brown. Gienek był przystojnym facetem, podobał się kobietom. Urodziła się tam? Nie, w Grudziądzu, ale była wściekle ambitna. Myślę, że nadal jest. Jest inteligentna i zdolna, ale szczytuje tylko w pracy. Nie lubi jej pan. A za co miałbym ją lubić? To był facet, który przeżywał zachwyt patrząc w niebo, a ona przesadziła go w świat, w którym już mógł tylko zdychać. Czy wspominał coś o człowieku, który nazywa się doktor Czerski? Zbigniew Czerski, psychiatra. Nie przypominam sobie. Mówił coś o jakiejś grupie ludzi, którą napotkał na swojej drodze. Pamiętam, że zaniepokoiłem się, czy to przypadkiem nie jest jakaś sekta. On miał lekkie skłonności do ezoteryki i mistycyzmu. Naprawdę nie wychyli pan piwka? Dzień dobry, nazywam się Andrzej Gajewski. Chciałem rozmawiać z panem doktorem Zbigniewem Czeskim. No, może mnie pani umówić z panem doktorem? Tak, chodzi o poradę. No, najlepiej dzisiaj, jeżeli to możliwe. Numer otrzymałem od pana Zajdlera. Tak, zgadza się. Eugeniusz Zajdler, tak, mój znajomy. No, dosyć dobry. O, to fantastycznie. Gajewski, Andrzej Gajewski. Dziękuję bardzo. Pani Edyta Zajdler, lot numer 016 z Nowego Jorku. Proszona jest do informacji. Mrs. Edyta Zajdler, flight number 016 from New York is requested to the information desk. Edyta Zajdler. To ja. Nadkomisarz Gajewski, Wydział Zabójstw. Dzień dobry, pani prezes. Jeszcze raz proszę przyjąć moje szczere wyrazy współczucia. Mam nadzieję, że lot upłynął przyjemnie. Proszę bardzo, samochód już czeka. Pojadę z panem, proszę wziąć panu walizkę. Czy będzie pani jeszcze dzisiaj w biurze? Nie wiem. Rozumiem. Proszę tego nie robić. To przez ten lot. Jest za długi, zdecydowanie za długi. Wisisz w powietrzu i nic. Oswoisz się z zagładą nuklearną świata, co dopiero ze śmiercią własnego męża. Jeszcze raz przepraszam. Przepraszam, że jest nieposprzątana, ale ten pan mi nie pozwolił. Zabezpieczyliśmy ślady, ale musi pani stwierdzić, czy nic nie zginęło. Jutro posprzątasz, dobrze? Weź to ode mnie. Zostaniesz ze mną na noc. To może ja coś do jedzenia zrobię, albo kawę zaproszę. Nie, nie trzeba. Sypiałaś z nim. Słucham? Wasza Maszynka. Wiedziała pani o tym? Proszę mi powiedzieć, jak to się stało. No, stał mniej więcej tu, gdzie ja teraz. Na brzegu, plecami do basenu, twarzą do domu. Ktoś oddał do niego z bliskiej odległości jeden strzał. Kula trafiła prosto w środek czoła i utkwiła w mózgu. To był duży kaliber. Nie mam jeszcze analizy balistycznej. Ale wygląda to na solidny automat. Takiej broni nie używają amatorzy. Masza! O Boże, Boże, co się stało? Nic, zemdlała, to normalne. Przynieś szklankę wody. Jak się pani czuje? Bywało gorzej. Wody? Możemy chwilę porozmawiać. Masza, zostaw nas samych. Pije się pan czegoś? Nie, dziękuję. Chciałbym, żeby pani stwierdziła, czy nic nie zginęło. A co na to, Masza? Pytał pan o to? Uważa, że nic nie zginęło. No to znaczy, że tak jest. Nie trzymamy, to znaczy nie trzymaliśmy w domu żadnych kosztownych drobiazgów, pieniądze w banku, biżuteria w sejfie. Żadnych dyskietek z tajnymi planami. Wiem, że to może być bolesne. Proszę, niech pan pyta. Jestem ze stali, nie powiedzieli panu? Pani męża zabił ktoś, kogo mąż dobrze znał i wpuścił do domu, albo ktoś, kto miał tu łatwo wejść. Kto oprócz pani i Maszy miał jeszcze dostęp do kluczy? Nikt. Pozostaje ewentualność, że ktoś ukradł klucze, choćby na chwilę i dorobił. Nie, nikt mi nie ukradł klucza. Poza tym tutaj są kodowane zabezpieczenia elektroniczne. No i skopiowanie przy pomocy skanera to żaden problem. Masza. Nie, niech pan o niej zapomni, mam do niej zaufanie. Bo sypiała z pani mężem? Nie układało się między nami. Od jak dawna? Od kilku lat. Żadnych kłótni, nic z tych rzeczy. Po prostu oddalaliśmy się od siebie, a właściwie żyliśmy osobno. Czy była pani kochanka? Dosyć bezczelne pytanie. Taki mam zawód. Nie są jaja, droga pani. To jest zabójstwo bardzo poważne. Szukam motywu. Podejrzewa mnie pan? Oczywiście, to całkiem naturalne. Nie było mnie tutaj. Właśnie dlatego. Murowane alibi. Ale mogła pani przecież zlecić zabójstwo własnego męża. Sądzę, że było panią stać na wysokiej klasy profesjonalistę. Wyposażony w klucze i dekodery mógł bez trudu wejść do domu i wykonać swoją robotę. Jej efekt wyglądał mniej więcej tak, jak teraz wygląda. Jeden precyzyjny strzał. Żadnych śladów. Brak motywu, panie komisarzu. Jeżeli koniecznie chce pan wiedzieć, to cały ten majątek jest wyłącznie moją własnością. Raczej mój mąż mógłby cokolwiek zyskać na mojej śmierci. A kto mógłby zyskać na śmierci pani męża? Nie wiem. Nie wiem, z kim się przyjaźnił i czy w ogóle z kimkolwiek się przyjaźnił. Tylko ta Masza. O niej wiem. Powiedziała, że regularnie znikał na kilka dni. Co pani wie na ten temat? Nic nie wiem. Dziękuję. Za całokształt. Za to, że pan mnie przywiózł do domu i że pan już wychodzi. Pan jest z policji, prawda? Zarychta. Z kancelarii Woodhouse i synowie. Jestem pełnomocnikiem pani Zajdler. Gajewski, Wydział Zabójstw. Szybki pan jest. Biorę za to pieniądze. Domyślam się, że rozmawiał pan już z moją klientką. Ale rozumie pan, że ta rozmowa miała jedynie nieformalny charakter. I wszystko, co powiedziała pani Zajdler, nie ma żadnej mocy prawnej i nie może służyć jako materiał dowodowy w śledztwie. Ponadto stan emocjonalny mojej klientki z góry dyskwalifikuje jej dotychczasowe zeznania. Wszystko możemy podważyć i zakwestionować. Czy to jest jasne? Cieszę się. Aha, na kiedy pan planuje identyfikację zwłok? Jeszcze tego nie zaplanowałem, ale chyba jutro, co? Może być, ale w mojej obecności, dobrze? Proszę mnie zawiadomić. Andrzej Gajewski. Pani była tak uprzejma i umówiła mnie z doktorem Czeskim. Pan Gajewski, spodziewałam się pana nieco wcześniej. Teraz pan doktor jest zajęty. Niestety, ale musi pan zaczekać. No, chyba że przełożymy termin wizyty. Zaczekam. W takim razie zechce pan usiąść. Postoję sobie całymi dniami, nic tylko siedzę. To jednak trochę potrwa. Jednorazowa konsultacja kosztuje 250 zł. No chyba że w grę wchodzi długotrwała terapia. Wówczas cennik jest inny. Pozwoli pani, że poczekam na zewnątrz. Ładna pogoda, świeże powietrze dobrze mi zrobi. Obłóż lodem, przynosi ulgę. Zakłócił pan nasz porządek. To niedopuszczalne. Nie mogłem się doczekać, kiedy pana zobaczę, doktorze. Pan doktor Czerski, prawda? Wiele o panu słyszałem. Liczyłem, że może spotkam tu mojego znajomego, Eugeniusza Zajdlera. Kochani, zrobimy teraz przerwę, dobrze? A pana poproszę do mojego gabinetu. Nie wygląda pan na znajomego pana Zajdlera. Bo nie jestem. Znalazłem to w jego pracowni. Mogę zobaczyć pana legitymację? Po co ta komedia? Jestem powszechnie ceniony za swoje niekonwencjonalne zachowania. Czy Zajdler był pana pacjentem? O co chodzi? Zadałem pytanie. Nie ma pan nakazu, więc przebywa pan tutaj trochę bezprawnie. Dać panu numer do prokuratury? Słowo pacjent jest tutaj trochę niezasadne. Tworzymy rodzaj wspólnoty terapeutycznej, więc ja jestem jakimś przewodnikiem. Słyszał pan kiedykolwiek o dianetyce? Nigdy. Istotą naszej terapii jest dążenie do całkowitego panowania nad duchem. Pozwala to odkryć w sobie zdolności potocznie nazywane paranormalnymi, ale jest też jedyną drogą do uwalniania się od wszelkich uzależnień. No, w przypadku pana Zajdlera to chyba nie było skuteczne. To długotrwała terapia. Zdaje się bardzo kosztowna. Nikt tutaj nikogo do niczego nie zmusza. Najpierw musi pan się wyzwolić od konsekwencji szkód, jakie wyrządziły w panu minione wcielenia Tetana. Czego? Tetana, ducha. A potem osiąga pan wyższy stopień rozwoju świadomości, a co za tym idzie satysfakcji z życia. I tych poziomów jest 70. Dużo. No, dlatego to musi trochę kosztować. Dianetyka jest drogą do szczęścia. Współczesna psychiatria to współczesny Auschwitz. Medycyna uzależnia, proszę pana, bardziej niż najgorsze używki, bo te, oprócz nałogu, dają jeszcze przyjemności, a medycyna uzależnia wyłącznie od cierpienia. A ja oferuję pełnię wyzwolenia, bez obietnic, żadnego panaceum. Jestem przewodnikiem. Ładne. Słucham? Robi wrażenie. Zajdler został znaleziony dziś rano w swoim własnym basenie. Jeden strzał, śmierć na miejscu. Teraz chwilę, nie przypuszcza pan chyba, że ja mam z tym coś wspólnego. Dlaczego nie? No nie, no to absurdalne, to niedorzeczne. A to się dopiero okaże. Niech pan zadzwoni, najlepiej jutro powiem coś o Zajdlerze. Sprawdź mi możliwie szybko człowieka, który nazywa się Zbigniew Czerski. Używa tytułu doktora i twierdzi, że był kiedyś psychiatrą. Może jakaś notka jest chociaż. No jasne, że na wczoraj. Czeka pan na kogoś? Może na panią. Galina. To widać? Trochę. Magda Lipiec. Nadkomisarz Andrzej Gajewski. O co chodzi z tym Zajdlerem? Został zastrzelony w swojej własnej willi. Cholera, to przykre. Nie wyglądał na takiego, co to ktoś mógłby do niego strzelać. Jak dobrze pani go znała? Spotykałam go tylko tutaj. Chociaż zastanawiałam się, czy nie iść z nim do łóżka. O co chodzi? Czy jak pan patrzy na mnie, to nie zastanawia się pan, czy warto się ze mną przespać? Pierwszy raz rozmawiam z Gliną i już go zawstydziłam. Zajdler był przystojny i dojrzały, a ja lubię dojrzałych facetów. Ale nie poszłam z nim do łóżka, wiedziałam, że jest żonaty. A jednego nie mogę znieść, kiedy facet mnie rzuca dla innej. Od jak dawna uczestniczy pani w tych zajęciach? 2 miesiące. Dlaczego pani tu przyszła? Mam ciężką paranoję po tym, jak zostałam porzucona przez mężczyznę. Miewam reakcje patologiczne. Terapia skutkuje? Uwierzył pan? Dlaczego miałbym nie uwierzyć? Chociaż ja bym pani nie rzucił. Czerski też uwierzył. A to kit. Wymyśliłam to po to, żeby się tu dostać. Chcę być dziennikarką, ale obeszłam chyba wszystkie redakcje w mieście. Wszędzie usłyszałam to samo. Jak pani przyniesie nam coś ekstra, to wydrukujemy i pomyślimy o jakimś kontrakcie. O tej grupie dowiedziałam się od znajomego. Pomyślałam, że to może być świetny materiał. Czy to jest coś w rodzaju sekty? No to wygląda. Chociaż na początku to jest rzeczywiście autentyczna terapia. Gość zna się na rzeczy, widać, że musiał mieć coś wspólnego z psychiatrią. Szybko stawia diagnozy i o dziwo są one słuszne. Wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają, wierzą w to. A Zajdler? Też wierzył. Potrafił spędzić tu nawet 2, czasem 3 dni. A te samochody przed domem to jego klientów? Tak, to bardzo bogaci ludzie, inni chyba nie mają tu wstępu. Pani też? Jest bogata? Byłam modelką. Trochę kasy odłożyłam. A i myśli pani, że honorarium za reportaż pokryje poniesione koszty? Nie. Ale coś trzeba w życiu robić. Za 2 lata stuknie mi 30, panie komisarzu. Nie chodzę już po wybiegach. Okładki też nie miałam od 2 lat. Myśli pan, że śmierć Zajdlera mogła mieć coś wspólnego z tym tutaj? Ha. Morderstwo w sekcie. To by było coś. Powie mi pan coś? Nie. A jest pan świnia. Nie jestem świnia, nic nie wiem. Akurat. No dobrze. Oddam się panu. Dosyć żartów. Ale jest pan twardziel. No. Zawsze marzyłam o takim. Dobrze. Niech pan przynajmniej zadzwoni do mnie. Może będę mogła w czymś pomóc. Już mi pani bardzo pomogła. A na pewno zadzwonię. A z tym seksem to nie żartowałam. Jeszcze nie robiłam tego z Gliną. Smakuje? Niezłe, ale myślę, że sam zrobiłbym to lepiej. Potrafi pan gotować, doktorze? Nie mam innego wyjścia. Jestem samotnym sybarytą. A jak u pani z gotowaniem? Co to za niedyskretne pytania? To tylko zwykła ciekawość z braku tematu do konwersacji. Zawsze w takich przypadkach można sobie pogadać o przepisach. Ja bardzo lubię gadać o gotowaniu, jedzeniu. To ze mną pan sobie nie pogada. Jestem noga z gotowania. Kulinarne zero. Ale lubi pani jeść. Chyba tak, nie wiem, nie zastanawiałam się nigdy nad tym. Ale jak można tego nie wiedzieć? Z jedzeniem jest jak z seksem. To są 2 największe przyjemności w życiu człowieka. Nie ma ludzi, którzy nie lubią uprawiać seksu. Podobnie z jedzeniem. I tak jak są ludzie nierozbudzeni seksualnie, tak samo są ludzie nierozbudzeni kulinarnie. Więc ja panią rozbudzę i nauczę gotować. Proszę wyhamować, doktorze. Nie będzie mnie pan rozbudzać i nie będzie mnie pan uczyć. Chyba że ja sobie tego zażyczę. Przepraszam, reset, nie było tego zdania, wymazujemy. Zawsze mówię jedno zdanie za dużo, przepraszam. Wybaczy mi pani? Zepsułem. Kurde, zawsze narozrabiam jak pijany zając. Po prostu chyba nie mam doświadczenia w grach towarzyskich. Nie chodzę po restauracjach, bo nikt mnie do nich nie zabiera. Jestem prosta i nieskomplikowana. I pryncypialna. Tak pan sądzi? Syndrom oblężonej twierdzy. Może po prostu bronię tego, co mam? A nie mam zbyt wiele. No pytanie, czy warto tego bronić. Kocha go pani? Nie jestem ani u spowiedzi, ani na kozetce u psychoanalityka. To jest obiad w restauracji, a my jesteśmy kolegami z pracy. Dlaczego pan to robi? Szczerze? Szczerze? Bo pani jest dobra. Dobra? Tak, dobra jest takie słowo. Rzadko się go dzisiaj używa. Mówi się, że ktoś jest fajny, w porządku, cool, przyzwoity, uczciwy, nieuczciwy. Tymczasem są ludzie, którzy są po prostu dobrzy i pani właśnie taka jest. Ma pani swój system wartości, którego się pani trzyma. Jest pani zasadnicza, ale to też mi się w pani podoba. Niech pan przestanie, proszę, to mnie krępuje. Ma pani piękne oczy. Też ładnie wykrojone usta, zmysłowe. Lubię brzmienie pani głosu i podobają mi się pani nogi. Myślę, że potrafię wyobrazić sobie pani uda, biodra. Przepraszam, chyba muszę iść do toalety. I niech pan poprosi o rachunek. Chciałabym już iść do domu. Co się tak gapisz, idioto? Słucham? To ja. Chciałem panią przeprosić za swoje zachowanie. Już pan to robił kilka razy, ale widać bez konsekwencji. Taki już jestem. Proszę mi wybaczyć. Dziękuję za ten wieczór. Naprawdę, bardzo dziękuję. Narzeczony miał pretensje? Nie. Okazał się bardzo wyrozumiały.